W dzisiejszej Ewangelii słyszymy porównanie postaw dwóch synów. Pierwszego, który mówi, dobrze pójdę, ale nic nie robi, oraz drugiego, który mówi, nie chcę, ale opamiętuje się i działa. Jezus przestrzega nas przed pozoranctwem w życiu duchowym, to znaczy przed teoretycznym życiem duchowym, budowanym nie na konkretnych czynach, ale na pięknych deklaracjach. W teorii jak najbardziej można chcieć żyć po Bożemu, ale co to da, jeżeli nic z tego nie wynika? To znaczy, brakuje u mnie przemiany życia. Dlatego Jezus powie na innym miejscu Ewangelii, nie każdy, który mówi piękne słowa, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca. I Adam Mickiewicz w wierszu pod tytułem Słowo i czyn słusznie zapisał. W słowach tylko chęć widzim, w działaniu potęgę. Trudniej dobrze dzień przeżyć, niż napisać księgę. Jezus mówi arcykapłanom i starszym ludu, a więc osobom uważającym się za lepszych pod względem religijnym i moralnym, Boga nie oszukasz. On wie najlepiej, czy jesteś człowiekiem poprzestający na pięknych deklaracjach, czy raczej osobą decyzji i czynu. Możemy oszukiwać innych, stwarzać pozory człowieka pobożnego, kulturalnego, życzliwego, ale Bóg zna serce i czyny, które z niego wypływają. Dlatego przez proroka Izajasza Bóg powie narodowi wybranemu, czcicie mnie tylko wargami, ale serce wasze jest daleko ode mnie. Wasza cześć jest tylko wyuczonym zwyczajem. Biada tym, którzy się kryją przed Panem, aby zataić swe zamysły, których czyny osnute są cieniem i którzy mówią, kto nas zobaczy, kto nas pozna. A przecież Bóg zna zamiary serc wszystkich. Niestety niekiedy prawda o nas samych, o naszych obietnicach składanych Bogu i ludziom, o jakości podejmowanej przez nas pracy, o czynach, które wykonujemy, gdy nas nikt nie widzi i nie kontroluje, o słowach, które anonimowo wypisujemy, jest czasami bardzo smutna i nie ma się czym chwalić. I gdyby miały na jaw wyjść przed ludźmi to, co czynimy, to niekiedy wolelibyśmy zapaść się pod ziemię, schować się. A przecież Bóg o tym wszystkim wie. Fryderyk Nietzsche, mając świadomość tego, że Bóg wszystko o nim wie oraz że wszystko widzi, co czyni, nazwał Pana Boga bezwstydnym podglądaczem. Również wcześniejszy mu francuski ateista Jean-Paul Sartre w swojej autobiografii pisze: raz jeden naszło mnie uczucie, że on istnieje. Bawiąc się zapałkami, przypaliłem dywanik i kiedym zamalowywał farbą ślad występku, Bóg ujrzał mnie nagle. Uczułem jego spojrzenie wewnątrz głowy i na rękach. Ocaliło mnie oburzenie. Wściekłem się na tą niedyskrecję tak ordynarną i nabluźniłem. Obydwaj panowie, i Nietzsche, i Sartre, odrzucili Boga, bo będąc świadomi, że Bóg ma co ich oskarżyć, wymyślili sobie jedyną ich mniemaniu taktykę, która mogła ich uratować. Z oskarżonych zamienili się w oskarżycieli Boga. I najpierw zakwestionowali dobroć Boga, który ze wszechwiedzą paraliżował ich i raczej wzbudzał u nich strach niż miłość. A później odrzucili go całkowicie oraz zaczęli podważać w ogóle jego istnienie. A dlaczego tak się wydarzyło? Po pierwsze, że mieli zły obraz Boga, a po drugie, że woleli nic w sobie nie zmieniać, niż by w pokorze przyznać, że się źle postępuje i trzeba coś zmienić. Siostry i bracia, dlaczego wspominam o tych dwóch filozofach ateizmu?
bo w naszym myśleniu mogą się rodzić podobne odczucia. Jeżeli w pełni pojmiemy, co to znaczy, że Bóg nas zna całkowicie, nasze myślenie, motywy działania oraz wszystkie nasze czyny, możemy naprawdę zrodzić się w nas strach, co z nami będzie. A przecież Biblia niejednokrotnie mówi, że potępienie na wieki jest możliwe. W dzisiejszych jednak czytaniach znajdujemy Bożą wskazówkę. Kto się odwróci od swego złego postępowania, kto się opamięta i zacznie wypełniać wolę Bożą, ten znajdzie swe miejsce w Królestwie Niebieskim. A dlaczego Bóg powiedział, że nierządnice i celnicy wyjdą przed wami do Królestwa Niebieskiego? I powiedział to nie byle komu, ale arcykapłanom, starszych ludu, przewodzącym ludowi. Bo Bóg wie, że ten, który jest świadom swoich grzechów, potrafi odwrócić się od nich, kiedy przyjdzie na niego łaska Boża. A ten, który żyje niby blisko Pana Boga przez całe życie, czasami do swoich wad tak się przyzwyczai, że ich nie zauważa. Dlatego ci, którzy naprawdę pogubili się życiowo, ale zrozumieli swój błąd, potrafią bardziej zawalczyć o poprawę niż ci, którzy żyją z Panem Bogiem blisko przez całe życie. A Bóg daje nam czas, jest cierpliwy i potrafi wszystko wybaczyć, jeżeli tylko my zaczniemy świadomą pracę nad sobą według wskazań Ewangelii. Nie na poziomie pięknych deklaracji, ale konkretnych działań. Znamy dobrze przysłowie, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. A więc nie wystarczy tylko czegoś chcieć, ale konkretnie do tego dążyć. I kolejnym także pocieszeniem są dla nas słowa powiedziane przez Jezusa siostrze Faustynie. Jezus powiedział: nie nagradzam cię za to, jak ci coś wyszło, ale za to, jak się starasz. I powiedział to Faustynie, która żaliła się Panu Bogu: Panie Jezu, tyle prób podejmuję, a co chwilę się nie udaje, nie wychodzi. Ale Jezus widzi: starasz się, to znaczy, że jest wszystko na dobrej drodze. I zapytajmy się więc, do którego z braci dzisiejszej przypowieści jest nam bliżej? Czy jestem człowiekiem pustych deklaracji, obietnic bez pokrycia w rzeczywistości, czy raczej konkretnych decyzji i czynów? Czy jestem konsekwentny w tym, co sobie postanowiłem, postanowienia, które mają przemienić moje życie? I ile znaczą słowa, którymi kończę każdą spowiedź? Więcej grzechów nie pamiętam, za te żałuję i postanawiam poprawę. Czy są tylko one we mnie wyuczoną formułą, a może raczej świadomą decyzją? Panie Boże, po tej spowiedzi chcę konkretnie popracować nad tym i nad tym, w taki i inny sposób. Czy Bóg naprawdę może zobaczyć, że rzeczywiście o to się staram? Jak także po upływie czasu wypełniam słowa przysięgi małżeńskiej? Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość oraz że cię nie opuszczę. Czy może zwolniłem się z któregoś ty słów przysięgi? Jak także podchodzę do słów modlitwy Ojcze Nasz i odpuść nam nasze winy, jako i ja odpuszczam? Boże, którym z synów z przypowieści jestem? Jeżeli za naszymi słowami nie idą czyny, to musimy sobie zdemaskować wszelkie udawanie i pozory. Niby jestem na mszy świętej, ale myślami zupełnie gdzie indziej. Niby chcę się nawrócić, ale z niektórych grzesznych przyzwyczajeń nie chcę rezygnować. Niby Bóg mówi tak, a nie inaczej, ale ja uważam, że po mojemu będzie lepiej. Pamiętajmy, siostry i bracia, dobrymi chęciami piekło wybrukowane. A Bóg docenia nas nie za to, co chcemy zrobić, ale właśnie za to, co robimy. Może ci coś nie wychodzi, nie udaje się jeszcze, ale dla Boga ważne jest, czy dążysz do konkretnego celu i czy się starasz. Zbawi się nie ten, co pięknie mówi,
ale ten, który konkretnie ku temu działa. A więc zapytajmy się, czy po spowiedzi, może jestem dzień, może parę minut, może miesiąc, albo dłużej, czy po spowiedzi tej ostatniej na czymś konkretnie pracuję? Czy jest jakiś cel, do którego dążę, aby przemienić swoje postępowanie? Jeżeli nie, zróbmy teraz dobre postanowienie. Jeżeli tak, to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze. Chociażby jedno, ale konkretne.